Wiecie, bo to jest coś takiego taka droga bohatera, prawda? Jak uczy w Gilgameszu, że wyruszasz w podróż, która cię. To jest taka sztampa europejska, która cię przemienia. I to jak z pracownika korporacji, gdzie masz nudne życie, wchodzisz w chaos, wchodzisz w taką drogę, wchodzisz w Bałkany, wjeżdżasz autostopem, ocieranie się o wojnę, w pracę z izraelskim wywiadem i wychodzisz z tego jako inna osoba. Prawda? I to jest to, co mnie tam najbardziej wkręciło. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz po przerwie, po przerwie dwutygodniowej. Ostatnio miałem interwał jednotygodniowy, cotygodniowy, a teraz wrzuciłem po dwóch tygodniach. Już je tłumaczę dlaczego. Dlaczego, że tamten tydzień był bardzo, ale to bardzo intensywny. Był to tydzień w podróży, byłem w Warszawie, byłem na południu Polski. W Warszawie spotkałem się z Andrzejem Wysockim w jego szkole demokratycznej Kastalia. Przeprowadziłem szkolenie z podcastingu, właściwie takie warsztaty dla, dla dzieci, dla uczniów tej szkoły o poranku w ogrodzie tej pięknej szkoły. Później z Lakim pojechaliśmy w stronę Kamieńska, niedaleko Bełchatowa, gdzie spotkaliśmy się na wspólny spacer z Jarkiem Brzozowskim, wielokrotnym gościem podcastu Lepiej Teraz, trenerem mentalnym i jego Haski, też moi drodzy, Haski z Hryzypem. Poszliśmy na spacer, zjedliśmy lunch w Radomsku i ruszyliśmy dalej na południe Polski. Ruszyliśmy aż pod granicę czeską, Kłobochumina. I przejeżdżaliśmy przez Czechy, tak? Przyjeżdżaliśmy przez Czechy. Laki miał ze sobą paszport ze szczepieniami ważnymi. Pamiętajcie o tym, jeżeli macie pieski, trzeba mieć paszport, bo inaczej będzie był naprawdę źle z pieskiem. I przeprowadziłem tam warsztaty. Były to intensywne warsztaty zarządzania stresem, emocjami, trudnymi emocjami. I dawania sobie rady z trudnymi ludźmi w pracy, czy to klientami, czy współpracownikami przy użyciu technik stoickich. Przeprowadziłem te warsztaty dla kilkunastu pracowników kopalni odkrywkowej, której dyrektorem zarządzającym jest Adrian Fibic. Więc to był dość intensywny tydzień. Byliśmy też na jakiś czas, pojechaliśmy na, do Czech, no i potem powrót, powrót do Białego Stoku przez całą Polskę. Dość intensywny tydzień przygotowania, sesje zdalnie też przeprowadzane z moimi klientami, bo mogę pracować zdalnie z każdego miejsca na Ziemi, przez internet. Tak też to robiłem w czasie mojej podróży. Prowadziłem sesje coachingowe, sesje mentorskie i przeprowadziłem też Szkolenie online. Bardzo intensywny tydzień, chyba najbardziej w tym roku. Jeszcze nie miałem tylu zamówień, jeśli chodzi o moje usługi, moją wiedzę, i moi drodzy, to wszystko może jeszcze bardziej rosnąć, ta liczba zamówień. Dlaczego? Dlatego, że napisałem książkę. Napisałem moją pierwszą w życiu książkę, wydałem i sprzedałem. To znaczy, cały czas się sprzedaje, można ją kupić. Wystarczy wejść na stronę lepiej KPL. tam jest okładka, trzeba kliknąć, przeprowadzi was to do sklepu. Jest wersja papierowa, jest wersja e-book, e-bookowa i audiobook nagrywa, nagrany przeze mnie. Także dużo się działo, jak słyszycie. Sporo pracy w moim życiu, więc postanowiłem przełożyć po prostu ten odcinek na kolejny tydzień. No ale też ma to sens, ponieważ ten odcinek został nagrany częściowo. W czasie tej podróży. Także czas na mały bilans. Bilans bardzo niestoicki, ponieważ nie należy się porównywać z innymi ludźmi według stoików, ale ja zacznę tak. Mówi się, że facet powinien mieć syna, zasadzić drzewo i zbudować dom. Ja nie mam syna. Nie zasadziłem drzewa. Nie pamiętam przynajmniej tego. Być może w szkole kiedyś. No i nie zbudowałem domu. Mam za to wspaniałego psa, który chyba mnie kocha. Ja go kochał najbardziej na świecie i mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszy w całym moim życiu. Tak. Trzeba to mówić, kiedy, kiedy się to czuję, trzeba to mówić. Także jestem teraz najszczęśliwszy w całym moim życiu właśnie dzięki niemu. No i w końcu napisałem książkę. No ale nie zrobiłbym tego bez pomocy kilku osób, a najbardziej jednej, która zgodziła się na chwilę wystąpić w tym odcinku. Na koniec usłyszycie tę osobę. Mam oczywiście na myśli wieloletniego słuchacza podcastu Lepiej Teraz, Andrzeja Wysockiego, dyrektora szkoły Kastalia, Szkoły Demokratycznej. Kastalia pisane przez K, zapraszam Was na wygooglowanie tego cudownego, niesamowitego miejsca. Andrzeja, który odpowiedział kilka lat temu na moje zapytanie w podcaście, wystosowane do słuchaczy Lepiej Teraz. No i trzecia rzecz, poza tym wspaniałym, szczęśliwym życiem z moim psem, poza napisaniu książki, mam też pasję, które nigdy nie zamienię na żadną inną. Jedyna rzecz, którą się nie znudziłem, nie zmieniłem po roku, lub dwóch latach, jak inne e, zawodowe pasje opisane, lub rzeczy, które wykonywałem, opisane w książce, a i było ich ponad 20, więc zapraszam do lektury. Realizuję tę pasję długo, bo już 7 lat, no i oczywiście mam na myśli podcasting, a więc wszystko zaczęło się od marzenia. Marzenie zamieniło się w plan, plan zamienił się w realizację. No i mamy efekt, mamy książkę. Jak zacząłem? Zacząłem robić pierwsze notatki, zanim byłem podcasterem. Chciałem być blogerem. Ale była to totalna porażka, ponieważ nigdy nie lubiłem pisać na klawiaturze, kiepsko pisałem, nie pisałem bezwzrokowo, próbowałem się uczyć, ale jakoś mi nie wychodziło, do dziś piszę trzema palcami i idzie mi to dość ciężko i może dlatego też, no ale też nie, nie uważałem się za mistrza mistrza języka polskiego. Potem pojawiły się podcasty i potrzeba zarabiania na życie. Oferując usługi coachingowe słuchaczom. I w końcu nadszedł najtrudniejszy rok w moim życiu, 2018, diagnoza, operacja, powolne odzyskiwanie radości i głodu życia. I to był moment, gdy chciałem rzucić wszystko, włącznie z podcastami. Wtedy wyprowadziłem się z Warszawy i postanowiłem, że przyszedł czas na jakieś podsumowanie życia, które jest tak kruche, że potem może nie być okazji, by podzielić się. Swoją historią, powiedzieć ludziom tak, ja też tu byłem na tej ziemi popatrzcie, przeżyłem to i tamto. Z nieudanych prób blogowania wiedziałem, że nie lubię pisać, nie umiem pisać, i, i, i wiedziałem, że to, to ten sposób pisania nie wyjdzie. Ale za to nagrałem wtedy już wiele odcinków solowych, i właściwie materiał na książkę już dawno sam zebrałem w wersji audio. Tylko wiadomo, że język mówiony różni się od pisanego, szczególnie literackiego. Bezpośredniej transkrypcji nie da się czytać, jest chaotyczna, zawiera powtórzenia, niepotrzebne słowa, język jest niezdarny i bardzo potoczny. Brakowało też mojej historii dość kwicistych porównań, opisów otoczenia, w którym miały miejsce różne wydarzenia, tła historycznego, brakowało elementów storytellingu, nie było jeszcze tych wspaniałych narzędzi AI, takich jak Ride Sonic, Notion czy ChatGPT 4 czy już 5 wkrótce, które by mogły załatwić ten problem. Co teraz robią w okamgnieniu? Wystarczy napisać odpowiedni prompt i napisze nam tekst, model językowy, bo to nie jest właściwie AI, tylko model językowy, stworzy nam tekst w stylu pożądanego autora, chociażby w stylu Mickiewicza, w stylu Hajku i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy sprawdzić. Dlatego, moi drodzy, macie gwarancję, że moja książka powstała bez pomocy, bez pomocy czata GPT i innych takich narzędzi. Bo po prostu... Została napisana dwa lata temu, a ostatnie rozdziały dopisałem w 2022. Stworzyłem też całkowicie drugą część książki, też w 2022, część poradnikową. Więc w 2020 chyba to było tak, parę lat temu zapytałem słuchaczy, czy wśród nich jest ktoś, kto lubi moje treści. I chcę mi pomóc w transkrypcji częściowej redakcji moich tekstów, pisanych też, bo miałem też sporo napisanych tekstów. Oraz oczywiście tych nagranych. Tych było wiele więcej w wersji audio. Po prostu chciałam, żeby ktoś, kto lubi te teksty, lubi czytać, je przepisał. Jakoś się miałam oddzięczyć, oczywiście finansowo, co zrobiłem zresztą. Zgłosiło się kilka osób, ale postanowiłem wybrać Andrzeja. Andrzeja Wysockiego, który napisał do mnie ten oto list. Już mówiłem Andrzejowi, że będę go cytował. Cześć Radku. Słucham Cię od dłuższego czasu i pozwalam sobie zgłosić się do Ciebie jako niepolonista. A jako filozof pasjonat literatury. Przez lata pisałem głównie teksty filozoficzne oraz poezję. Nigdy nie widziałem siebie jako piszącego do szerszej publiki. Kocham jednak literaturę piękną i poezję, jako naturalne rodzeństwo filozofii. A dlaczego nie zajmuję się pisaniem? Zajmuję się alternatywną edukacją jeszcze jedną gałęzią odrastającą od filozofii. Bardzo ciekawi mnie Twój projekt. Wydaje mi się, że może mieć coś wspólnego z filozofią. Powiem wprost. Bardzo mi brakuje filozofii oraz pisania. Współpraca nadałaby mi na nowo tę radość tematu twórczego, któremu mogę poświęcić trochę czasu. Pozdrawiam cię, stoicko Andrzej Wysocki. No i słowo stało się ciałem. Spotkaliśmy się z Andrzejem w Warszawie. Zgodził się zrobić transkrypcję z elementami redakcji swojej, tak żeby to dało się czytać, no to co powiedziałem. I zaczęła się praca, która trwała z dużymi przerwami, tak? Dużymi czasami pół roku się nie odzywaliśmy do siebie, czasami rok, dwa ostatnio nawet się nie odzywaliśmy do siebie. Nie dlatego, że się obraziliśmy, tylko dlatego, że każdy miał swoje życie i swoje zajęcia i różne momenty, a czasami nawet brak ochoty na to, żeby książkę wydać. To było u mnie. Andrzej na pewno był zajęty prowadzeniem swojej szkoły. Ale w sumie kilka rozdziałów, które były opisem moich solowych odcinków i tekstów stworzonych przeze mnie, zostały wzbogacone. W świetną narrację, którą czyta się chwilami jak ciekawą powieść. Właśnie jest kilka takich momentów, gdzie dzięki Andrzejowi czuję się sam, czuję się jak bohater powieści sensacyjnej. Ja tak to czułem, tylko nie potrafiłem tego tak ładnie przekazać, tak jak on to zrobił. Ja to powiedziałem, co przeżyłem, i on to ubrał w piękne słowa w niektórych momentach. Potem wydarzył się lockdown i trochę sytuacji osobistych, że zapomniałem lub po prostu zrezygnowałem z wydania książki i kontynuowania pisania. W międzyczasie pojawiły się nowe doświadczenia, więcej nowych zainteresowań, głębokie zanurzenie w stoicyzm, powrót do life coachingu, pracy z klientami jeden na jeden, szkolenia w firmach i szkołach z podcastingu, zakładanie podcastów różnym osobom. Zacząłem też stoickie warsztaty zarządzania emocjami trudnymi ludźmi w firmach, też takie robię. No i stwierdziłem, że chcę, by ta książka była nie tylko taką autobiografią, ale była też autobiografią zawodową, gdzie Pokażę moją ścieżkę od dyrektora na etacie, po freelancera, podcastera pracującego, zarabiającego na pasji z każdego miejsca na ziemi. I dodatkowo, żeby była też poradnikiem podcastowym. Takim czystym, technicznym, biznesowym też, bo doradzam jak zarabiać na podcastach właśnie w połączeniu z tą autobiografią zawodową. Było też kilka rozdziałów bardzo osobistych, związanych z moim życiem, ze zwrotnymi momentami w moim życiu. Dopisałem sam w 2022 nowe rozdziały. Autobiograficznie, już Andrzej ich nie widział. Opisałem koncepcję nowego oświecenia, którą wierzę, którą uważam, że uratuje ludzkość, nas. Dodałem historię o mojej skomplikowanej drodze zawodowej, odnalezieniu życia, w którym zarabiam na pasji dzięki podcastom. I w końcu ten zlepek prac, dopisków, transkrypcji, poprawionych niezdarnych tekstów i kosztownych opisów spod pióra Andrzeja Wysockiego. Przeszedł przez ręce profesjonalnej redakcji, został wysłany, zostało zapłacone pani redaktorce, potem tekst został przeze mnie jeszcze raz sprawdzony, odesłany, potem jeszcze raz sprawdzony, no i w końcu pojawił się skład. Skład zrobiła drukarnia i tekst znowu do mnie wrócił. Wtedy zaczęła się kolejna praca, dwumiesięczna praca z mojej strony, tylko i wyłącznie ciężka praca, nagrania audiobooka. Nagrałem audiobook po, po składzie, po tym jak już miałem ułożony tekst akapitami, wiedziałem co jak jest, w którym rozdziale, żeby był porządek mówienia. Dopiero wtedy wziąłem się za, za nagranie. Powstał wielogodzinny audiobook, który możecie też kupić w pakiecie lub oddzielnie właśnie elektronicznie lub z książką drukowaną lub e-bookiem, moim głosem nagrany, więc, więc nie spodziewajcie się jakichś znanych lektorów. Potem był projekt okładki, akceptacja poprawki, jakieś literówki w tekście, w opisie, w bio, projekt strony sprzedaży, już po stronie wydawcy to było, okładka też po stronie wydawcy, sklep cały po stronie wydawcy, ideamen.tv, ustawienie ofert w sklepie online i po akceptacji tekstu, po redakcji zaczęła się właśnie mozolna praca nagrania audio. Trwało to dwa miesiące, w trakcie tej pracy nagrywałem też podcasty, prowadziłem też normalnie... Życie zawodowe prowadząc mentoring stoicki, jeden na jeden, klientów, i szkolenia, i wystąpienia w szkołach i firmach, nie było lekko powiem Wam tak, nie było lekko, albo to był intensywny czas, bardzo twórczy czas. I jak pisał Wolter, że największe szczęście czuje w takiej zapracowanej samotności. No ja chyba czułem to szczęście. Miałem swojego towarzysza włochatego, wytrzanego, który śpi teraz na balkonie, tak na słoneczku, ślicznie wygląda, i tak. Ta praca była ciężka, że kładą się spać zmęczony pod koniec dnia, ale to było takie cudowne zmęczenie. Twórcze, kreatywne. No i w końcu przyszedł moment na przedsprzedaż w kwietniu, no i po przedsprzedaży wiadomo, wiemy, ile, ile tych książek zostało zamówionych. Można wysłać zamówienie do drukarni, drukarnia drukuje pewną partię. Uruchomiona została sprzedaż e-booka, audiobooka, które możecie teraz znaleźć właśnie na stronie. Lepiej teraz klikając okładkę książki przekieruję Was do strony sprzedażowej w sklepie ideamen.tv. No i książka już jest. A ja właśnie wróciłem z niesamowitej podróży, odwiedziłem Andrzeja, który zaczął ze mną tę przygodę. I którego praca jest wyraźnie widoczna w mojej książce. Postanowiłem odwiedzić jego szkołę demokratyczną Kastalia Warszawskiej Radości. Byłem tam gościem z Lakim, nocowaliśmy na podłodze w jednej z klas. Wspólnie z moim pieskiem przytulał się do mnie, czuł się dziwnie w nowym miejscu, oczywiście na materacu, w śpiworze. Przypomniały mi się dawne czasy, lubię takie podróże przez Polskę. Jeżeli macie jakieś fajne miejsce, mieszkacie w fajnym miejscu, które ma ciekawe trasy do wędrowania z pieskiem, i można z pieskiem wchodzić przede wszystkim, bo w Tatry na przykład nie mogę, polskie mogę tylko słowackie, to chętnie was odwiedzę. Mogę spać na podłodze nawet w, 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 tym, w śpiworze. Jeżeli nie, to po prostu wynajmę pokój. Na Bookingu mam już Genius 3 <laughs> zniżkowo. No ale nie. w dalszym ciągu lubię kempingi, w dalszym ciągu lubię spanie pod gołym niebem, pod namiotem. Nawet zimowaliśmy z Lakim, nocowaliśmy zimą przy ognisku w grudniu przy minus 7 nad rzeką Wisłą. Lubię to robić w ramach dobrowolnej ascezy stoickiej. Jest to takie ćwiczenie, które ma nas uodpornić na przeciwności losu, pokazać, że właśnie takie spanie na podłodze nie jest niczym najstraszniejszym. Jeżeli przyjdzie taki czas, że wojna, kiedyś ludzie nie wierzyli, wybuchnie wojna, za granicą wybuchła, gdzie ludzie uciekali, spali po rowach. Tak jak u Polacy w 39, to może się wydarzyć w każdej chwili. I warto być na, tym, na to przygotowanym. Zobaczyć, że to was nie zabije. Spanie na podłodze was nie zabije. I to jest fajne, ja to lubię. Więc piszcie do mnie, jeżeli znacie jakieś fajne miejsce, chętnie przykempinguję z moim miskiem w waszych okolicach. No i wstaliśmy rano, poznaliśmy uczniów, zaczęli się schodzić koło ósmej, pierwsi uczniowie. My siedzieliśmy w ogrodzie z Lakim, no ale wcześniej wstał Andrzej, ja miałem ze sobą sprzęt, mikrofon i postanowiliśmy usiąść po prostu na krzesłach plastikowych na zewnątrz i nagraliśmy rozmowę. Posłuchajcie tego, co powiedział. Cześć Andrzej, cześć Agatku, witam cię serdecznie, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Lepiej teraz. Chciałbym, żebyś podzielił się z moimi słuchaczami na początek, czym się zajmujesz na co dzień, co robisz, co prowadzisz, bo nagrywamy to w Twoim miejscu. Jesteśmy teraz w radości. Tak, ja jestem liderem i twórcą Szkoły Demokratycznej. Takiej szkoły, gdzie razem z dzieciakami współdecydujemy o wszystkich rzeczach, które się tu dzieją, z programem, bez ocen, bez przymusu, bez presji. No i to jest nasze miejsce, nasz budynek, żeby nie widać. A szukacie teraz dzieciaków, można jeszcze u Was uczyć się. W jakim wieku tutaj dzieci się uczą? To jest generalnie podstawówka, głównie młodsze dzieci, ale jest cały przekroj wiekowy, aż do ósmej klasy, mamy. I można do nas dołączać jeszcze teraz przed wakacjami, więc trwa teraz rekrutacja. A powiedz mi, jak trafiłeś na podcasty? Jak to się stało, że zacząłeś, że zacząłeś słuchać? Od czego zacząłeś słuchać i jak trafiłeś na lepiej teraz? To jest tak, że ja generalnie sobie lubię chodzić, więc kiedy chodziłem, no to musiałem coś mieć do słuchania. I chodząc sobie do sklepu przez las, zacząłem sobie słuchać podcastów. I ja nie pamiętam, jaki był pierwszy, kompletnie, ale lepiej teraz był jednym z tych podcastów. Które odcinki Ci się spodobały? Mnie wkręciła taka tematyka stoicka, no, w sensie taki jakby wszystko, co, bo ja jestem też filozofem z wykształcenia i zabiłowania. No więc tak sobie chodziłem, słuchając sobie o stoicyzmie. Jakie były twoje pierwsze wrażenia, gdy usłyszałeś o pomyśle na przekształcenie podcastów audio, moich podcastów audio, na książkę autobiograficzną? Ja miałem ochotę sobie coś popisać, znaczy coś takim, że dawno nie pisałem rzeczy, a to była też moja jedna z pasji. No i stwierdziłem, że tak, że trochę na przypale jakby napiszę jakiś pomysł na to i mówię, dobra, no to ja mogę. Więc tak to się zaczęło, trochę tak, że tak powiem, jako jakiś eksperyment. Moi drodzy, w ogóle to było tak, że ja zaprosiłem Andrzeja do podcastu, żeby wystąpił w podcaście po ludzku o pieniądzach. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, pamiętam, że naszą drogę przez Warszawę, przez centrum i rozmawialiśmy o pomyśle książki. Pamiętasz? Tak, tak było. Było bardzo zimno. Było bardzo zimno, tak. Pamiętam, że... Pomysł był taki, że będziesz moim redaktorem, że po prostu zrobisz transkrypcję tych treści, które ja nagrałem solowo, i taki był pierwotny pomysł. Zrobiłeś to, przepisałeś oczywiście, bo widać było, że wiele rzeczy było rzeczywiście po prostu przepisanych, ale nie zredagowanych, tak jak się książkę redaguje. Ja byłem zaskoczony, ale potem, z mojej perspektywy, to wyglądało tak, że ty miałeś takie. Mieliśmy takie fazy dwuletniej współpracy, ale z przerwami półrocznymi. Tak właśnie to wyglądało, moi drodzy. I to wyglądało tak, że mieliśmy wspólny dysk, powiem technicznie, jak to wyglądało. Mieliśmy wspólny dokument na Google Desk i po prostu wrzucił tam te teksty, które przepisał z moich podcastów. No i tutaj zaczęło się robić ciekawie, bo w pewnym momencie zobaczyłem, że przestałem poznawać moje, moją historię. I powiem tak, powiem Wam, które, w których rozdziałach. Na pewno pamiętam, że pierwszy rozdział moim ojcu napisałem sam, ale ty go udramatyzowałeś w bardzo piękny sposób. Powiedz jak to, jakie miałeś odczucia, kiedy czytałeś generalnie. No bo to jest tak, że ja na to spojrzałem i mówię: To jest dobra historia. To jest bardzo dobra historia i ona jest może nie najlepiej napisana. Tak? W sensie takim, bo ile Radek jakby w tak, pod, ona była podyktowana, ona była tak y, napisana, jakby była mówiona. Więc y, no, tam było, jakby pomysł polegał na tym, żeby zrobić z niej no, taki kawałek powieściowy, żeby temu nadać takiej nutki, że narracje, żeby to się, to się fajnie czytało. No i za to właśnie się wziąłem. Więc jakby to było przepisywanie kreatywne kolejny rozdział który pamiętam i gdzie dodałeś dużo od siebie bo generalnie to są moje historie i to widać bo tam wszystko jest moje tylko że świetnie dramatyzowałeś odcinek z armią izraelską ten wystrzał, ci terroryści, ale tak było, słuchaj, Andrzej, ty się śmiejesz, ale tak było z mojej perspektywy wtedy, kiedy ja tam pracowałem, kiedy widziałem tych gości z tymi słuchaweczkami ukrytymi, z tymi giwerami pod koszulkami, bo taki izraelscy ochroniarze wyglądali w Polsce i e, słuchajcie, odsyłam was do, przede wszystkim do rozdziału pierwszego, odsyłam was do rozdziału, e, gdzie widać, czuć tą silną rękę... E, redaktora i współtwórcy niektórych rozdziałów, bo po prostu swoją narrację dodał Andrzej, jest tam rozdział na temat autostopu, na temat autostopu, mojej rozmowy ze Stefano, który dał mi książkę Sulla Strada, czyli On the Road, Jacka Kerouaca, pamiętasz? Tak, tak, tam się nawet pojawia cytat. No, to jest jak z filmami, prawda? Jest prawda czasu i prawda ekranu. I to jest prawda podcastu i prawda książki. I to jest tak, że tam jest dodana narracja. Historia jest prawdziwa, wszystko jest prawdziwe, tylko to jest tak wkręcone jak na filmie, prawda? Żeby to się fajnie czytało, fajnie, fajnie się doświadczało tej historii. No więc to jest ciekawe, właśnie jakby, jak jest, jaka jest różnica pomiędzy takim dziennikarskim tekstem mówionym a takim upowieściowionym, bo, bo to, tak, to jest upowieściowione. Ta książka to jest, powiem Wam tak, jeden wielki miszmasz stylowy, bo jest tam poradnik i są zwykłe wypowiedzi, jest narracja, są dialogi, są cytaty. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie jest to Marcel Proust, <grym> gdzie jest wiele stylów, na pewno nie jest to Marcel Proust, ale jest to historia dla osób, które po prostu chcą poznać drogę, ścieżkę zawodową, emocjonalną osoby, która stworzyła podcasty i która na koniec też dzieli się, jak wy też możecie robić te podcasty. Andrzej, jakie największe wyzwania natrafiłeś w czasie tej współpracy i co, co było dla ciebie też najbardziej ekscytujące? No, to jest tak, że w ogóle to był ciąg, jakby to był właśnie dialog, prawda? W sensie takim, że ja wrzucałem tam jakieś swoje pomysły powieściowe, ale my w tych okresach, kiedy my gadaliśmy, to my nieostannie gadaliśmy, o najróżniejszych rzeczach, prawda? Bo tam w tle było jakby mnóstwo idei tego, jak to robić, gdzie to robić, e, o podcastach, o drodze, e, o filozofii. Zresztą mamy ogromne archiwum po prostu naszych dyskusji, które szły w takie tematy, że tak powiem, głęboko filozoficzne. Powiedz mi, która historia dla ciebie osobiście, według ciebie, byłaby najbardziej inspirująca dla osób, które tą książkę zdecydują się kupić. gdzie co? No bo ja jestem w, w tym kawałku powieściowym i dla mnie historie podróżnicze. w sensie te wszystkie historie, gdzie, gdzie jeździsz autostopem, gdzie przeżywasz jakieś przygody. I dla mnie to są takie, takie kawałki... Wiecie, bo to jest coś takiego taka droga bohatera, prawda? Jak kurcze w Gilgameszu, że wyruszasz w podróż, która cię. To jest taka sztampa europejska, która cię przemienia. I to jak z pracownika korporacji, gdzie masz nudne życie, wchodzisz w chaos, chodzisz taką drogę, wchodzisz w Bałkany, wjeżdżasz autostopem, odcieranie się o wojnę, w pracę z izraelskim wywiadem i wychodzisz z tego jako inna osoba. Prawda? I to jest to, co mnie tam najbardziej wkręciło. No i bach, i tutaj są dalej podcasty. Andrzej, teraz pytanie do ciebie. Czy ty masz jakieś plany związane z sobą samym, jako osobą? Czy też planujesz napisać jakąś książkę sam? Albo w ogóle myślisz o, o pracy takiej, takiej osoby, która by była redaktorem? Czy wolisz coś swojego już stworzyć teraz? Teraz y, ja w związku z tym, że prowadzę szkołę, mam w planach wypuszczenie książki o, o szkołach demokratycznych. Bo bardzo dużo osób się pyta, hej, jak to się robi, co to jest w ogóle. Jako, jako poradnik, tak? Jako poradnik wynikający z doświadczenia tego, co my robimy. Więc to będzie taka książka opisująco-poradnikowa na podstawie doświadczenia naszego tworzenia, ale też doświadczenia tego ruchu edukacji demokratycznej. No, także moi drodzy, tak to wyglądało. My w współpracę z Andrzejem jakoś tak zawiesiliśmy z dwa lata temu, przestaliśmy już cokolwiek i ja, ta książka leżała, ja już myślałam, że jej nie wydam w ogóle. Coś mi się tam ciągle nie podobało, i dopisałem kilka rozdziałów do tej części autobiograficznej. Widziałeś nowe rozdziały pewnie. Napisałem cały ten poradnik, tą jedną trzecią książki, i po prostu w końcu poszło tu już pod normalny tryb redaktorski. Pani profesjonalnej redaktorki, która tam sprawdziła przecinki, składnie i tak dalej, pozaznaczała, wywalała powtórzenia. Poszło to do składu. No i książka jest gotowa, można ją kupować. Wystarczy, że wejdziecie na stronę teraz.pl, klikniecie okładkę. Nie Jest w wersji e-booka, jest też nagrana w wersji audio przeze mnie osobiście. Wersja papierowa też będzie sprzedawana od myślę, że od czerwca znowu będzie nowy druk, więc od czerwca będzie można też zamawiać wersję papierową, więc serdecznie zapraszam. I Andrzej na koniec ostatnie pytanie do Ciebie. Gdzie można Cię znaleźć w ogóle, w jaki sposób, jeżeli chciałoby się jakoś z Tobą współpracować albo chociażby zainteresować Twoją pracą? Jak sobie poszukacie na Instagramie albo na Facebooku Szkoła Kastalia, przez K, Kastalia, no to mnie znajdziecie. Za tym fanpage'em się zryja. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A dzięki. Jeśli podobał Ci się podcast Lepiej Teraz i pragniesz otrzymywać więcej informacji na tematy poruszane przeze mnie i moich gości w formie pisemnej prosto na skrzynkę mailową, wejdź na stronę lepiejteraz.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Już w pierwszym mailu otrzymasz za darmo rozdział mojej książki przybliżającej filozofię praktyczną Lepiej Teraz. Zapraszam i do usłyszenia!